Kiedy 12 lat temu trafiliśmy tu wspólnie z żoną po raz pierwszy do Kołbacza, zafascynowani tym miejscem zamarzyliśmy grać tu koncerty. Tak zrodził się pomysł na letni festiwal wędrowny na gotyckim szlaku, podczas którego nasza publiczność nie tylko słucha koncertów, ale także i poznaje fascynującą historię najbogatszego bodaj dziedzictwa tej ziemi dawnej Pomeranii, gotyckiego szlaku. Dziś w Kołbaczu po raz 11 otwieramy festiwal wędrowny, nietypowy w czasach pandemii. Będą to kolejne filmy, podczas których będziemy łączyć historię miejsca z piękną muzyką. Lecz nim o Kołbaczu będzie mowa, wpierw chcę Państwa zaprosić nad jeziorem Miedwie, do Żylewa. Jesteśmy nad jeziorem Miedwie, zaledwie 4 km od Kołbacza. Była tu kiedyś dawna osada rybacka, dziś wieś Żelewo. Żelewo, nadmiedwiańska wioska, należy do jednej z najstarszych na Pomorzu Zachodnim. Pierwsze wzmianki mówiące o przekazaniu dziesięcin z tej osady pochodzą z 1180 roku i już mają związek z pobliskim klasztorem Cystersów w Kołbaczu. Sama wioska należała pierwotnie do bocznej linii książąt pomorskich, czyli do świętobożyców, którzy ufundowali w drugiej połowie XII wieku klasztor w Kołbaczu nad rzeką Płonią i wyposażyli w pierwsze nadania. Później przekazywali stopniowo wszystkie posiadane przez siebie wsi, aż w końcu w połowie, dokładnie nie wiemy, tutaj różny mamy rozrzut, w datach około połowy XIII wieku, ostatecznie w latach 60. Żelewo znajduje się w rękach Cystersów właśnie z nadania jednego z ostatnich świętobożyców. Od tej pory wioseczka przędzie historię całego opactwa i całego konwentu cysterskiego. Przede wszystkim determinuje to położenie nad jeziorem Miedwie. Miedwie, które było przez Cystersów bardzo mocno uprawiane. Tutaj hodowali ryby, tutaj podnosili poziom wód, tutaj również regulowali to rzeką Płonią. Żelewo, jak i pobliska miejscowość, dzisiaj już nie istniejąca, ale ostatnio wykopana przez archeologów kilka wzgórz dalej, pełniły funkcję osad rybackich, a ta druga miejscowość pod nazwą Jaźwin podobno nawet portu położonego nad rzeką Płonią. Ostatecznie przestaje być miejscowość cysterska w okresie reformacji, zostaje włączona do domeny, która tutaj powstaje książęcej i po wojnach, po zniszczeniach wojennych, wojny 30-letniej, bo być może kościół tutaj także się wcześniej znajdował, powstaje obecnie funkcjonująca świątynia ryglowa, szachulcowa, która powstaje gdzieś w latach 80., 90. XVII wieku, o czym też świadczy istniejące do dzisiaj wyposażenie przede wszystkim ołtarz z bardzo bogatymi uszakami, z predellą, z ostatnią wieczerzą w predelli oraz także ambona, której daty znamy z 1683 roku. Bardzo ciekawa jest również istniejąca tutaj za mną empora muzyczna, a może nie tylko muzyczna, empora, która występowała w bardzo wielu kościołach luterańskich w tym okresie. Bo pamiętajmy, że w kościołach luterańskich msza odprawiana była nabożeństwo tylko raz dziennie, więc w kościele musiała się zmieścić cała ludność wioski. W związku z tym, żeby podwoić, potroić miejsce wiernych, budowano empory, przez to mogła ich wejść do kościoła większa liczba. Na emporze zachowało się 7 płycin z widokami z Pisma Świętego przedstawiającym historię wodną. Możemy to wiązać również z Żelewem. Mamy tutaj potop Noego, Arkę Noego. Mamy, proszę Państwa, dalej przemarsz ucieczki Żydów z Egiptu przez Morze Czerwone. I dalej już mamy historie nowotestamentowe, między innymi wstrzymanie burzy na jeziorze Genezaret czy połów ryb przez świętego Piotra. To bardzo pięknie komponuje nam tą historię wielką, biblijną z historią lokalną nadmiedwiańskiego osiedla rybackiego, jakim było Żelewo. Jerzy Fryderyk Hender w roku 1724 popełnił 9 arii do niemieckich tekstów znakomitego niemieckiego poety Bartolda Heinricha Brockesa, które opisują piękno natury i relacje człowieka z Bogiem. No to jedna z nich, Flamen de Rose, płonąca róża, kwitnąca, zdobiąca ogród, którego nie mogła stworzyć żadna ludzka ręka, lecz jedynie Stwórca. Thank you.
Kołbacz od kilku lat jest pomnikiem historii, czyli obiektem wyjątkowym, o wyjątkowych walorach dla dziedzictwa kulturowego Polski, ale przede wszystkim dziedzictwa kulturowego Europy. To miejsce związane jest z jednym z najważniejszych zakonów średniowiecznych, który odmienił oblicze sporej części Europy. Myślę tutaj o cystersach. Cystersi przywędrowali do Kołbacza w 1174 roku, kiedy rok wcześniej Szczecin był oblegany przez Duńczyków. Dowódca obrony Szczecina Warcisław Świętobożyc, wywodzący się z bocznej linii książęcej Pomorza Zachodniego Świętobożyców, zobowiązuje się założyć filię duńskiego klasztoru w Esrym. Rok później, w 1974 roku, przybywa tutaj 12 mnichów jak 12 apostołów, żeby zagospodarowywać bardzo bogatą poprzez żyzne ziemię, ziemię kołbacką. Kolejne pokolenia świętobożyców nadają jej dalsze włości, poszczególne wioski i tak rodzi się jedno z największych latyfundiów ziemskich na Pomorzu Średniowiecznym, a później posiadłości książęcych, domena książęca już po reformacji. Pozostałością tego olbrzymiego opactwa, olbrzymiego kompleksu dóbr jest stosunkowo dobrze zachowany kompleks klasztorny z kościołem we wnętrzu, którego się znajdujemy. Kościół ten zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. Jednak niecały obiekt dzisiaj pełni funkcje sakralne, gdyż już od reformacji część nawowa została przekształcona w jeden z najstarszych funkcjonujących w zasadzie prawie do dziś, gdyż jeszcze kilkanaście lat temu pełnił on funkcję spichlerza. To, co jest istotne, to to, że mamy tutaj przykład fenomenalnej architektury rzadko spotykanej na Pomorzu Zachodnim, mam na myśli tutaj architekturę późnoromańską, gdyż skrzyżowanie naw, transept, pierwsze przęsło prezbiterium, w którym się znajdujemy oraz dwa przęsła nawy główne, które zostały zachowane bez naw bocznych, jest w stylu późnoromańskim, który tutaj orbituje zdanie. Mamy tutaj wyraźne wpływy architektury duńskiej, chociażby przez zachowane tutaj bardzo dobrze widoczne półkolumny, jakby przyklejone do ścian, które przenoszą ten ciężar sklepienia żebrowo-krzyżowego w grubości muru w ziemię. Natomiast ja znajduję się teraz w prezbiterium, wyświęconym w 1347 roku podczas wielkiego spotkania tutaj biskupów, książąt. Widać, jakie to było ważne wydarzenie, ale też otwierano, wyświęcano, właściwie ukończono wówczas budowę obiektu wyjątkowego. Jesteśmy w doświetlonym wnętrzu. Wpuszczono do wnętrza Boga, lux, światło. Światłość jest Bogiem, Bóg jest światłością, mówił święty Augustyn z Hippony. I to jest sztuka gotyku. Tu już nie mamy ścian, tu mamy całe okna świetlne, przeźroczyste, wpuszczające Boga do wnętrza. Tutaj konstrukcja opiera się na tych służkach, na kolumnach. Ten baldachim sklepień spływa ciężar tego baldachimu w ziemię przyporami zewnętrznymi i w grubości właśnie tych filarów. Nie ma ścian, nie muszą one być, w związku z tym nie mamy już tej stylu romańskie. Także w Kołbaczu można wyróżnić trzy podstawowe fazy. Fazę późnoromańską, wczesnogotycką, w zachowanym dalej na zachód kompleksie nawowym, bez naw bocznych. One zostały w późniejszych stuleciach rozebrane podczas funkcjonowania spichlerza i właśnie tutaj z połowy XIV wieku w prezbiterium. Co ciekawe, po reformacji obiekt ten przebudowano, zrobiono tutaj domenę książęcą, siedzibę książęcą, siedzibę prawdopodobnie myśliwską, gdyż obok mamy bardzo bogatą Puszczę Bukową i pozostałością po tej rezydencji książęcej są nie tylko obiekty znajdujące się dzisiaj w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ale także nadproże, czyli fragment zdobionego herbem księstwa, gryfem kamienia, który zdobił jedno z portali tej renesansowej rezydencji. Wyświęcenie prezbiterium, czyli ukończenie budowy tego kościoła, gromadzi w Kołbaczu całą elitę ówczesnego księstwa. To pokazuje rangę tego obiektu. Rangę tego obiektu również pokazuje nam szereg pozostałych wokół interesujących budynków. Przede wszystkim mamy tutaj fragment klaustrum w postaci domu konwersów. Mamy dom opata
z dwudzielnym, rzadkim bardzo portalem. Mamy w końcu działającą do dziś jako obiekt gospodarczy stodołę, a może bardziej owczarnię średniowieczną z XV wieku, chyba jedyny tak stary obiekt gospodarczy w Polsce. I mamy malutki fragment umocnień w postaci baszty, gdyż klasztor był otoczony umocnieniami w postaci murów. To wszystko powoduje to, że mamy tutaj żyjącą historię. Historię, którą poznajemy do dzisiaj, ale dalej stanowi ona przed nami wielką tajemnicę. Zachęcam do poznawania. Kołbacka rozeta, znak rozpoznawczy obiektów pocysterskich w Kołbaczu, przez znawców uznawana za najpiękniejszą, najbardziej okazałą rozetę na wschód od Odry. Detal, można powiedzieć, bardzo misterny, kunsztownie wykonany, inspirowany katedrami francuskimi, rozetami z katedr francuskich. Legenda głosi, że powstała w mroku celi, stworzona przez miejscowego rzemieślnika, kamieniarza, oczekującego na wykonanie wyroku śmierci. Kiedy nadszedł ten dzień, okazało się po otwarciu celi, że na posadzce w zupełnej ciemności kamieniarz wykonał ten misterny wzór. Stwierdzono, że człowiek o takim talencie nie może czynić zła. Wyrok darowano, tak mówi legenda. Obiekt, jak zarówno jak i sama rozeta, inspiruje do dziś i nas, miejscowych aktywistów, społeczników. Ponad 10 lat temu założyliśmy w Kołbaczu Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki i realizujemy tutaj działania nawiązujące do tradycji cysterskiej, do dialogu międzykulturowego. Współpracujemy i staramy się aktywizować ludność, mieszkańców, młodzież. Działamy warsztatowo. I zapraszamy do Kołbacza na nasz cykliczny projekt Cienie Zapomnianych Kultur. W kołbackiej świątyni po raz 11 zabrzmi muzyka na gotyckim szlaku, ale po raz pierwszy w wykonaniu Aldony Bartnik, sopran, która przed kilkoma laty była naszym rezydentem. Dziś powraca pod skrzydła Fundacji Akademia Muzyki Dawnej i wspólnie z zespołem konsorcjum Sedinum wykona muzykę Jerzego Fryderyka Händla, arie niemieckie, a usłyszymy także sonatę skrzypcową F-dur Jerzego Fryderyka Händla. Thank you.
Thank you.
Nasze spotkanie z muzyką i architekturą na gotyckim szlaku dobiega dziś końca w Kołbaczu. Za tydzień zapraszam Państwa na kolejną wędrówkę do Darłowa, na drugie spotkanie z cyklu Letniego Festiwalu Wędrownego na gotyckim szlaku.